Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziecie świadkami przeprowadzki mojego komputera z obudowy Thermaltake Armor A30i do nowej obudowy również od firmy Thermaltake. Jest to model Thermaltake Core V21. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc oto nowa obudowa. Core V21. Najpierw ją sobie troszeczkę rozmontujemy, żeby można było komponenty ze starej obudowy, czyli tego Armora A30i, przełożyć sobie do tej troszkę większej obudowy. Tak więc na początek pozdejmuję panele boczne i górne. Przy okazji, jak widzicie, panele boczne i górne wyposażone są w filtry przeciwkurzowe, łatwe do czyszczenia, bardzo fajna rzecz. W poprzedniej obudowie tego niestety nie było, a tutaj znacznie to ułatwi i uprzyjemni użytkowanie. Zobaczcie, możemy także sobie całą dolną część zdemontować. Też fajna opcja. Tutaj u góry widzicie takie szyny, prawdopodobnie po to, żeby zamontować sobie dodatkowe wentylatory. I tutaj we wnętrzu mamy okablowanie, podłączenie zasilania do płyty głównej, czyli tych wszystkich przycisków na froncie obudowy oraz też przewód do portów USB 3.0. Mamy też wszelkie akcesoria, instrukcje i śrubeczki. Zobaczcie, z instrukcji dowiadujemy się, że maksymalna wysokość coolera na procesor to 185 mm, tak więc wchodzą naprawdę duże, wysokie konstrukcje, a długość karty graficznej to do 350 mm czy 35 cm. Myślę, że karta Gigabyte ze schłodzenia Windforce 3 w zupełności sobie tutaj wejdzie. A przekonamy się o tym już za kilka dni. I potem mamy składowe tej obudowy, co do czego możliwości instalacji, płyta główna wchodząca od góry, no jak widzicie inne też opcje, podłączenie zasilania i tak dalej. Zobaczcie, tu na dole mamy trzy takie elementy, jest to genialna rzecz, ponieważ są to po prostu porty na dyski SSD. Tu sobie je zabezpieczamy w takich plastikowych sankach, mocujemy sobie tutaj na śrubkę i mamy to całkiem fajnie zorganizowane. I też z tego co widzę, tutaj na dole jest jeszcze klatka na dyski 3,5 calowe. Widzicie, w tym miejscu również świetna rzecz. Wystarczy nacisnąć i wyjeżdżają nam sanki na dysk twardy 3,5 cala. Mamy tutaj miejsce na trzy takie dyski, chociaż trzy chyba nie wejdą. Jeśli mają po więcej niż jeden talerz w środku, są grubsze. Natomiast dwa wejdą na pewno i tam mamy miejsce na trzy SSD. Świetne, ponieważ wykorzystujemy bardzo fajnie miejsce pod płytą główną. Jak widzicie, jest też duże wycięcie na backplate i właśnie dlatego, że możemy odkręcić sobie dół tej obudowy, nie musimy jakby zdejmować płyty głównej, wystarczy odkręcić dół, położyć obudowę na boku i można zamocować sobie spokojnie backplate, potem skręcić to razem. Tak więc naprawdę z każdą chwilą ta obudowa mnie coraz bardziej pozytywnie zaskakuje. Świetna, po prostu świetna konstrukcja. I teraz jak widzicie, po zdjęciu przedniego panelu, który również ma filtry przeciwkurzowe, ukazuje nam się duży 20-centymetrowy wentylator. Troszeczkę szkoda, że nie jest podświetlany, no ale można to jakoś przeboleć. Naprawdę fajnie wykonana ta obudowa, wszystkie blachy dość grube, dość sztywne. Myślę, że spokojnie zniesie moje podzespoły. Ok, w tej chwili jedyne co pozostaje, to wyjąć mi wszystko ze starej obudowy. Już kompletnie tutaj pozbyć ze środka wszystkiego co się da, wszelkich kabelków i za chwilkę będziemy sobie już montować. Natomiast jak pamiętacie, w obudowie Armor A30 i też wszystko tutaj fajnie funkcjonowało, niestety obudowa była troszeczkę mniejsza, był problem z porządkowaniem okablowania, natomiast sama obudowa jak na taką małą, przemyślana genialnie. No i w tej chwili odłączyłem wszelkie przewody od zasilacza, sekcja z zasilaczem wychodzi. Także bardzo łatwo się mocuje dyski SSD i potem je wyciąga. Wystarczy odblokować taką rameczkę, pociągnąć do góry i dysk już jest nasz. Drugi wychodzi tak samo lekko. Teraz nawet jak chcemy, możemy się pozbyć całej tej przedniej sekcji. Wystarczy też to pociągnąć, tylko odłączyć jeszcze jeden kabelek. Pociągamy tutaj i wyjmujemy w górę. I sekcja, gdzie siedzi napęd DVD, też nam wyszła. Robi się w komputerze już
dużo więcej miejsca w tej obudowie. Możemy teraz wyjąć sobie wszystkie kable, ale też jak pamiętacie, możemy po prostu wysunąć sobie sekcję z płytą główną. Zobaczcie. Jeszcze muszę parę kabelków odłączyć od obudowy i wszystko mamy na wierzchu. Kilka śrubek i płyta główna już będzie moja razem z całą zawartością. Nie będziemy przy przekładce tutaj przekładać kulera, po prostu go zostawimy. Tylko będę musiał wyjąć kartę graficzną. No dobrze, moi drodzy, pora teraz osadzić całą płytę główną. Już sobie ją przykręcimy, potem będę mógł wsunąć zasilacz i dopasować kable. No zobaczcie, to robi się to bez problemu, można sobie ręce przełożyć. Tutaj dopasowujemy do tej zaślepki na tylny panel. Delikatnie opuszczam. Dystanse, jak widzieliście, są tutaj na stałe, to są takie wystające podwyższenia. Myślę, że bardzo fajnie, ponieważ i to służy jako dystans i też jest takie troszeczkę elastyczne. Więc myślę, że nie zrobi to źle naszej płycie głównej. Już patrzę, czy wszystkie tutaj otworki się spotkały. Tak, jest jak najbardziej ok. Można ją w tej chwili przykręcić. Ok, powiem Wam, że chwilkę się wstrzymałem z tą płytą główną. Jeszcze ją wyjąłem, bo nie przykręciłem. Myślę, że łatwiej będzie najpierw włożyć zasilacz. I zrobimy to po prostu tak, że odkręciłem tą dolną część. To nam teraz już schodzi. I teraz po prostu wsunę sobie zasilacz w odpowiednie miejsce i go przykręcę. Oczywiście, skoro tutaj mamy wywiew na dole z filtrami, to będzie on wentylatorem do dołu. Ok, rzućcie okiem z montażem zasilacza, bo troszeczkę zabawy w tej chwili obudowa jest odwrócona. Tutaj normalnie dajemy na śrubki montażowe, natomiast tu trzeba było zamocować taki specjalny uchwyt. Tu jest jego druga część, ona idzie w głąb. Tam jest taki otwór, gdzie ta część się mocuje. Tą przykręcamy od tej strony, natomiast tutaj skręcamy to śrubką i powoduje to trzymanie tylnej części naszego zasilacza. Rzecz w sumie prosta, ale bardzo przydatna. Ja mam tutaj duży, ciężki zasilacz, więc na pewno nie chciałbym, żeby trzymał się on tylko na śrubkach z przodu. Ok, zobaczcie, twardy dysk wpiąłem sobie w jedne z tych trzech saneczek beznarzędziowo. Generalnie będę się pozbywał twardego dysku z komputera. Zastąpię go już totalnie dyskami SSD, mam dwa, może będę miał trzy niedługo. Natomiast w tej chwili jest jeszcze mi potrzebny jako magazyn danych, więc będzie sobie tutaj koło zasilacza na samym dole. Płyta główna jest na miejscu, czas na montaż dysków SSD. Też z tego co widzę, chyba to będzie beznarzędziowe. Ok, jednak jest tak, że po prostu musimy je wsunąć w przesanki i możemy je sobie tutaj zabezpieczyć śrubami, żeby ten dysk nam dobrze osiadł. Ale i tak super to wszystko się sprawdza. Dobrze, zobaczcie, chwila, moment, dyski SSD są na miejscu. Mam jeszcze miejsce na trzeci dysk tutaj. Natomiast jak widzicie, one są tak oddalone od siebie, mniej więcej porówno. Jeśli chcemy, mamy tutaj więcej tych dziurek na wkręty, możemy je po prostu sobie dać jeden przy drugim, po prostu jak nam jest wygodniej. Jak na razie z obudowy jestem super zadowolony, montuje się po prostu wszystko świetnie. Ale jak widzicie, to miejsce z tyłu po prostu się prosi o duży wentylator, więc na pewno niedługo będę coś załatwiał. Jak widzicie, tutaj już wszystko osadzone, zasilacz, płyta jest. Teraz jeszcze osadzę na płycie kartę graficzną i zaczniemy już sobie chyba sukcesywnie wszystko podłączać, jakoś porządkować kabelki. Chwilę myślałem, jak sobie najlepiej popodłączać kable do zasilacza, no więc znów odwróciłem obudowę do góry nogami, zdjąłem to dno i mam teraz super łatwy dostęp do wejść zasilacza. Po prostu podłączę, poprzyciągam je przez ten otwór, potem odwrócę ponownie i je sobie popodłączam już do płyty, do kart i do pozostałych podzespołów. No dobrze, rzućcie okiem, większość rzeczy mamy podłączone. Zasilanie obudowy, czyli te wszystkie przyciski z przodu, diody. Tutaj mamy też audio przedniego panelu. Jest karta graficzna na miejscu, jeszcze muszę ją zasilić. Mamy złącz 24-pinowe, zasilanie procesora, przednie porty USB 3.0. I jeszcze muszę tylko podłączyć dyski SSD do prądu i do kabelków SATA i będziemy mogli odpalać. Ok, moi drodzy, wszystko podłączone. Teraz po prostu trzeba zamknąć obudowę i sprawdzić, czy wszystko działa. Przy okazji kiedyś też myślę, że ją otworzę jeszcze. Myślę, że przy okazji wymiany karty graficznej, która już do mnie niedługo przyjedzie. I też zrobię porządek na spokojnie z tymi kablami, kabel po kablu, żeby to wszystko było schowane tam w tej wnęce, gdzie jest tylko zasilacz i dysk twardy.
Tam mogą sobie te kabelki spokojnie zalegać. W tej chwili jest to po prostu tak poprzeciągane, żeby wszystko działało, wszystko było podłączone, więc będzie z tym jeszcze troszkę lepiej. Jak przyjedzie do mnie karta graficzna na chłodzeniu Windfall 3, czyli długości gdzieś tutaj, dotąd będzie sięgała, jak widzicie, wejdzie sobie bez najmniejszego problemu. Tak więc obudowa naprawdę pojemna, typowo dla graczy. Możemy włożyć płytę micro ATX, możemy włożyć kartę graficzną o długości do 35 cm aż oraz chłodzenie o wysokości prawie dwa razy wyższej niż to, które mam w tej chwili, czyli do 18,5 cm według instrukcji. Tak więc bardzo fajnie. No cóż, teraz ją zamykam i zobaczymy sobie ostateczny efekt. No i oto efekt końcowy. Obudowa po prostu świetna. Nie mierzyłem jeszcze oczywiście poziomu hałasu czy temperatur, natomiast powiem Wam, że tak na ucho biorąc, to obudowa jest naprawdę cichsza od poprzedniej. Jak widzicie, sporo większa, sporo pojemniejsza. Wszystko tutaj znalazło dla siebie przyzwoity kawałek miejsca. Spokojnie można tutaj włożyć większe chłodzenie, dłuższą kartę graficzną, a nawet bez problemu dwie karty graficzne, co nie było możliwe w przypadku Armora A30i, ponieważ druga karta wchodziła już by praktycznie na ściankę, ta ścianka była tam sporo bliżej. Tak więc ja z tej obudowy póki co po montażu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Przekładało mi się pod zespoły naprawdę świetnie i cały montaż był bezproblemowy. Tak więc myślę, że z użytkowania tej obudowy będę naprawdę zadowolony. Oczywiście będziecie się o tym też dowiadywać Wy na Facebooku, w kolejnych wpisach oraz też w kolejnych filmach dotyczących tej obudowy. Przypomnę tylko, że jeśli chcecie sprawdzić cenę, zajrzyjcie do opisu filmu. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego montażu i zapraszam także na kolejne filmy, które już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!